Cześć, Cho na Solo, odsłona kolejna. Dziś zajmiemy się dwoma komiksami, których miniaturki już zapewne zauważyliście w grafice zdobiącej ten odcinek. Natomiast ja nie ukrywam, jestem absolutnie zachwycony poziomem obu tych tytułów i chciałbym teraz troszeczkę o nich więcej opowiedzieć. Jakiś czas temu, tak w ramach ciekawostki dopowiem, jakiś czas temu, gdy zaczynaliśmy startować z podcastem Kadr Ci w oko, tak się troszeczkę podśmiewaliśmy, że będziemy bardzo mało mówić o komiksach z wydawnictwa Egmont, ponieważ no, 2 lata to niby nie jest jakiś szczególnie duży okres czasu, no ale jednak ta oferta tegoż wydawnictwa zmieniła się bardzo, bardzo mocno. Wtedy się tak troszeczkę naśmiewaliśmy, że dogorywało nowe DC Comics, pojawiał się Marvel, którym szczególnie mocno nie byliśmy zainteresowani. Oczywiście wiele innych tytułów, ale generalnie sens był taki, że pomimo tak dużej ilości wydawanych komiksów nie za bardzo mieliśmy co w ofercie Egmontu dla siebie znaleźć i to dotyczyło zarówno mnie, jak i Andrzeja. No i dziś jest zupełnie inaczej, jeśli o to chodzi, ponieważ pojawiły się w ostatnich miesiącach co najmniej parę serii, których stoją naprawdę na wysokim poziomie. Warto o nich opowiedzieć i warto też zainteresować się nimi, jeżeli dotychczas jeszcze tego z jakiegoś powodu nie zrobiliście. No i ja właśnie dzisiaj chciałbym opowiedzieć o dwóch takich komiksach, z których pierwszy to Czarny Młot Jeffa Lemira i Dina Ormstona. Przyznam się szczerze, że Czarny Młot był tytułem, który gdy został zapowiedziany w Polsce przez wydawnictwo Egmont, no, ucieszyłem się niesamowicie, ponieważ jeśli chodzi o Jeffa Lemira, to jestem jego absolutnie ogromnym fanem jego twórczości. Praktycznie każdy komiks sygnowany jego nazwiskiem z miejsca znajduje się na mojej liście zakupów. Tam oczywiście było po drodze parę wyjątków, te wyjątki można powiedzieć dość oczywiste, czyli z oferty wydawnictwa Marvel, którego no nie jestem jakimś szczególnie dużym fanem obecnego Marvela, więc jego tytuły z tegoż wydawnictwa omijałem, aczkolwiek wszystkie autorskie serie, zarówno z wydawnictwa Image, jak i właśnie z Dark Horse'a, z przyjemnością sobie czytałem. No i chociaż jak doskonale zdajecie sobie sprawę, jestem wielkim imidżofilem, to i tak muszę powiedzieć, że o ile Descender, który również niedawno ukazał się na polskim rynku dzięki wydawnictwu Mucha Comics, jest jednak tym odrobinkę słabszym komiksem spośród tych dwóch, między którymi możemy wybierać. Oczywiście jak najbardziej polecam sięgnąć po oba i przekonać się osobiście, ale jeżeli z jakiegoś powodu macie tylko jeden do wyboru, to zdecydowanie sięgnijcie po Czarny Młot. Czarny Młot, którego drugi tom, ostatni całkiem niedawno ukazał się na naszym rynku, pod tytuł Wydarzenie. W przeciwieństwie do tomu pierwszego, który był, jak to zwykle bywa w przypadku zresztą premierowych odsłon poszczególnych serii, był takim swoistym wprowadzeniem, rozrysowaniem danego uniwersum. Bardzo w pierwszym tomie podobało mi się to, jak często Jeff Lemire odwołuje się do najbardziej znanych bohaterów z DC, Marvela. Wyłapywanie tych wszystkich odniesień było dla mnie znakomitą zabawą, no ale gdzieś tam w tle jeszcze przy okazji tliła się taka historia, która w pierwszym tomie jeszcze nie rozwinęła tak mocno skrzydeł, chociaż ta premierowa odsłona i tak jak najbardziej też mi się podobała, to jednak dopiero na łamach Wydarzenia historia rusza z kopyta i robi to w świetnym stylu. Na łamach Wydarzenia do mieszkańców farmy, czyli do superbohaterów, którzy utknęli w innym świecie i niestety nie mogą wrócić do swojego świata, przez co ich życie zmieniło się nie do poznania. Na tejże farmie pojawia się kolejna osoba. Jest to córka oryginalnego Czarnego Młota. Jej pojawienie się na miejscu zmieni oblicze farmy naprawdę nie do poznania. Otóż dzięki jej obecności dowiemy się więcej na temat samego miejsca, w którym przebywają superbohaterowie. Jeszcze mocniej rozwinięty zostanie superbohaterski świat, który został zaznaczony w tomie pierwszym i historia w pewnym momencie zacznie skręcać w kierunkach, o których można było się tego kompletnie nie spodziewać. To, co mi się podoba w Czarnym Młocie, to jest taki mocny hołd dla komiksów ze złotej ery, mocne takie pulpowe zacięcie, które też fajnie się to czyta cały czas. Scenarzysta dodatkowo stworzył całą galerię barwnych postaci, które chociaż w oczywisty sposób nawiązują do innych znanych superbohaterów zarówno z DC, jak i z Marvela, to jednak dał im taki charakterystyczny sznyt, który sprawił, że są dość oryginalne i takie, no można już na pierwszy rzut oka po obcowaniu z drugim czy z pierwszym tomem Czarnego Młota powiedzieć na ich temat całkiem dużo informacji i postacie te w pewnym momencie stają się takie kompletnie niezależne. Lecz nie tylko warstwa scenariuszowa jest bardzo wielką zaletą Czarnego Młota, ale także rysunki. W tomie drugim oprócz Dina Ormstona, który jest standardowym rysownikiem tego cyklu, pojawia się jeszcze zeszyt narysowany przez Davida Rubina i muszę wam powiedzieć, że zarówno ten podstawowy rysownik, jak i gościnny spisali się na medal. Przynajmniej dla mnie warstwa graficzna Czarnego Młota jest czymś, co sprawia, że jeszcze mocniej angażuję się w tą historię. Bardzo lubię śledzić to, co się pojawia gdzieś tam na drugim planie, który jest bardzo fajnie rozrysowany. Postacie są bardzo charakterystyczne. Taka cieniutka kreska, którą bardzo lubię, nadaje im wyrazistości i szczegółowości, a jednocześnie całość stylistycznie jest bardzo mocno osadzona właśnie w komiksach. Może inaczej, całość jest taka stylistycznie nawiązująca do złotej ery czy do srebrnej ery komiksów i to też takie wyłapywanie tych niuansów w warstwie graficznej jest też bardzo fajną rzeczą, więc Czarnego Młota nie tylko dobrze się czyta i angażuje się historią opowiadaną na łamach kolejnych rozdziałów, ale także bardzo dobrze się obserwuje. Bardzo mi się podoba to, że Egmont postanowił wydać ten komiks w miękkiej oprawie, dzięki czemu cena okładkowa nie jest jakaś szczególnie wygórowana. Na końcu zarówno pierwszego, jak i drugiego tomu jest garść dodatków. Dodatki te są bardzo podobnie przygotowane do tych, które mogliście zobaczyć w Hellboyu czy w BPPO, ponieważ mamy nie tylko galerię szkiców, okładek wariantowych, ale jeszcze także jest tutaj dodatkowo komentarz od autorów oraz edytorów tytułu, co jest bardzo fajne, nawiązuje taki bliższy kontakt z czytelnikiem. Bardzo mi się to podoba. Niestety to, co jest, o ile można to nazwać minusem oczywiście Czarnego Młota, to jest to, że po dwóch szybko wydanych tomach teraz czeka nas niestety dłuższa przerwa. Wszystko z powodu tego, że seria ta w Stanach nie ukazuje się w jakimś zabójczym tempie, o regularności tutaj można powiedzieć raczej w ramach żartu, więc na trzeci tom przyjdzie nam troszeczkę poczekać. Co więcej, nie wiadomo jeszcze, jak seria przyjęła się w naszym kraju. Mam nadzieję, że dobrze, bądź też nawet bardzo dobrze i absolutnie zachęcam was do tego, żebyście sięgnęli po Czarny Młot, ponieważ wtedy będziemy mieli szansę na to, że pojawią się także w Polsce spin-offy tej serii. W drugim tomie Czarnego Młota nie ma na przykład zeszytu 12 regularnej serii, a no właśnie z tego powodu, że jest ona wstępem do jednego ze spin-offów i no jego obecność w tym wydaniu zbiorczym byłaby troszeczkę bezcelowa. Natomiast cały ten świat, cała ta historia, którą zbudowali Lemire i Ormston, jest moim zdaniem na tyle ciekawa, że zdecydowanie warto dać jej szansę. Jeżeli lubicie superbohaterów, ale chcielibyście przeczytać coś, co niekoniecznie jest historią w stylu Avengers ratują świat i biorą wszystkich po ryjach, tylko coś bardziej nieoczywistego, ale stojącego na bardzo wysokim poziomie, to Czarny Młot zdecydowanie jest dla was. Natomiast drugą rzeczą z wydawnictwa Egmont, która od jakiegoś czasu już jest w jego ofercie i bardzo, bardzo lubię ją czytać, chociaż z zupełnie innego powodu niż wspomnianego przed chwilą Czarnego Młota, jest oczywiście Punisher Max. Punisher Max to jest seria z imprintu Max, która skierowana była dla zdecydowanie starszego, bardziej dojrzałego czytelnika. Niestety inicjatywa ta, chociaż miała na koncie kilka naprawdę fajnych tytułów, no nie przetrwała, przynajmniej oficjalnie nigdy zgonu nie ogłoszono, ale Marvel wszystkie swoje linie poboczne już praktycznie wykosił do zera, więc można uznać, że Max Comics już nie istnieje. Niemniej Punisher Max to jest seria, która No po prostu ktoś poszedł po rozum do głowy i uznał, że skoro mamy w uniwersum Marvela taką postać jak Frank Castle, to aż prosi się o to, żeby zrobić z nim komiks, w którym nie będzie jakichkolwiek ograniczeń wynikających z grupy docelowej głównego uniwersum Marvela. I tak oto Punisher Max nie tylko wykasza kolejne grupy przestępców, ale także mamy tutaj seks, nagość, mnóstwo krwi, flaki, przemoc na niespotykaną skalę, no a wszystko to spod pióra Gartha Ennisa. Garth Ennis znany w Polsce już co najmniej z kilku tytułów, żeby wymienić chociażby Kaznodzieje, czy Pielgrzyma, czy obecnie wydawanych Chłopaków od Planety Komiksów. No to jest taki scenarzysta, którego ja osobiście dzielę jego pracę na dwie kategorie. Na dobrego Ennisa i na złego Ennisa. Dobry Ennis to jest ten taki bardzo szalony scenarzysta, który jednak potrafi też dopisać interesującą i wciągającą historię. Nawet jeżeli gdzieś tam po drodze ona ma jakieś słabsze momenty, jako całość jest satysfakcjonująca i tutaj na przykład do tego grona dorzucam zdecydowanie właśnie Kaznodzieje czy wspomnianych już Chłopaków. Natomiast zły Ennis to jest ten Ennis, który, jakby to powiedzieć, kompletnie mu już palma odjeżdża i tworzy historie, które delikatnie mówiąc mają wszystkie jego cechy charakterystyczne, aczkolwiek są po prostu zrobione no źle. I do takiego złego Ennisa ja na przykład zaliczam Krost z wydawnictwa Avatar, które być może kiedyś w końcu pojawi się w języku polskim i wtedy zobaczymy, jak przyjmiecie ten komiks. Ja akurat jego wielkim fanem nie jestem, właściwie żadnym jego fanem nie jestem, ale także mniej znane tytuły w Polsce jak na przykład The Dicks, które jak dla mnie jest ogromnym, cały ten cykl jest dla mnie ogromnym nieporozumieniem. Oczywiście wiadomo, gusta są różne, więc nie musicie się totalnie ze mną zgadzać i na przykład te dwa tytuły, o których teraz wspomniałem, bardzo lubicie. Natomiast jeśli chodzi o Punisher Maxa, no to ja jestem wielkim fanem tego cyklu, którego już ukazały się 3 tomy w języku polskim. 4 został zapowiedziany przez Egmont na kwiecień tego roku. I bardzo lubię ten tytuł z prostego powodu i jest nim urzeczywistnienie postaci Franka Castle. To, co mi się, oczywiście z drobnymi wyjątkami, ponieważ Punisher w głównym uniwersum Marvela też ma parę fajnych, naprawdę fajnych komiksów, że chociażby wspomnieć należy o ranie Grega Rucki z Marvel Now. Ale generalnie miałem z tą postacią problem taki, iż ona funkcjonuje w uniwersum Marvela jako ten były wojskowy, któremu zamordowano rodzinę i teraz on zabija przestępców w ramach zemsty i na swojej drodze non-stop spotyka poszczególnych superbohaterów, a to Daredevila, a to Spidermana, a to Kapitana Amerykę. No i pomimo tego, że jest to osoba, którą ci superbohaterowie powinni jak najmocniej potępiać i jak najszybciej doprowadzić do osadzenia w więzieniu o zaostrzonym rygorze, jednak generalnie on tam gdzieś tam cały czas z nimi współpracuje, pomaga, bierze udział w poszczególnych eventach i chociaż może wydać się wam to małostkowe, to jednak cały czas jakoś tak troszeczkę mi to przeszkadzało. Natomiast w Punisher Maxie mamy to, co czyni postać Franka Castle tak charakterystyczną, wrzucone do świata, w którym najprawdopodobniej nie istnieją żadni superbohaterowie, wszystko jest fajnie urzeczywistnione, urealnione, natomiast Garth Ennis po prostu bierze wszystkie takie swoje najbardziej charakterystyczne zagrywki, czyli tworzy naprawdę szeroką galerię dziwnych osobowości, no i wrzuca w sam środek Franka Castle, który jest troszeczkę starszy, bardziej doświadczony, popełnia błędy, jest zmęczony swoim życiem i to, co właśnie bardzo mi się podoba w Punisher Maxie, to jest to, że mamy tutaj taką jednoosobowy oddział wojenny, który stawia czoła poszczególnym właśnie złoczyńcom, ale też ci złoczyńcy są fajnie napisani z takim jajem, z takim pozytywnym jajem, bo oczywiście mamy tutaj mnóstwo tych wszystkich rzeczy, które przeciwnikom Gartha Ennisa mogą się nie podobać, jednak ja akurat tutaj stężenie Ennisa w Ennisie w Punisher Maxie mi się bardzo podoba i poszczególne historie wydane właśnie we wspomnianych już 3 tomach w większości mi się podobały. W tomie 3 na przykład pojawia się historia o Barakudzie, kolejnym dość nietypowym przeciwniku Punishera, która no ja uważam ją za jedną z takich ciekawszych w tym całym ranie. Jeszcze czeka nas Widowmaker, nie wiem jak się Widowmaker zostanie przetłumaczone na język polski, ale to jest historia, która tak w pewnym sensie zepnie cały ran Gartha Ennisa i moim zdaniem jest zdecydowanie najlepszym elementem tegoż komiksu. To chyba być może nawet to już będzie w 4 tomie, co przyznam się szczerze, nie przeglądałem tego jakoś szczególnie mocno. Ale właśnie taka zabawa konwencją osadzona w komiksie, który jest skierowany dla zdecydowanie dojrzałego czytelnika, to jest taka rzecz, która sprawia, że sięgam po Punisher Maxa i po prostu świetnie się bawię czytając kolejne przygody Franka Castle. I chociaż zdecydowanie nie uważam tego za komiks jakiś wybitny, za szczególnie dobry chociażby, jest to po prostu taka typowa rozwałka z Ennisowym zacięciem, ale tak jak już wspomniałem, tutaj tego Ennisa jest na tyle dużo, by widzieć, że jest to zdecydowanie komiks jego autorstwa, ale też nie na tyle dużo, by powiedzieć, że gdzieś mu tam po drodze palma kompletnie odjechała. Jest to naprawdę fajny tytuł i też jeżeli jesteście fanami Punishera, to zdecydowanie powinniście się z tym tytułem zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o kolejne odsłony, no to tutaj, tak jak już wspomniałem, 4 tom jest zapowiedziany i mam szczerą nadzieję, że wydawnictwo Egmont zakończy run Gartha Ennisa i nie będzie chciało brnąć dalej w tą serię, ponieważ w momencie, w którym Ennis odszedł z Punisher Maxa, pojawił się kolejny scenarzysta. No poziom komiksu bardzo szybko upadł i no nie jest to coś, co chciałbym widzieć w języku polskim, zwłaszcza że Egmont akurat ostatnio ma bardzo dobrą rękę do sięgania po nowe tytuły z Ameryki, więc trzymam kciuki, że Punisher Max zostanie zamknięty tylko w ramach ranu Gartha Ennisa. Więc na dziś to będzie już wszystko. Jeżeli zgadzacie się z moją opinią dotyczącą obu tych komiksów, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli sądzicie o nich zupełnie coś innego, też dajcie znać w komentarzach. Natomiast my wracamy z kolejnym odcinkiem podcastu już wkrótce. Kolejne solówki również są w planach. Dzięki za wysłuchanie mnie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!